Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jest wtorek, 3 marca, godzina 10. Dziś postaram się połączyć z legendą klubu Tomaszem Łapińskim i wspólnie razem poopowiadamy o Widzewie lat 90., końca lat 80. Jeżeli tylko Tomek pojawi się tutaj na live, zaraz staram się z nim połączyć i pogadamy o największym klubie w Polsce. Czekam jeszcze tutaj na to, że Tomek zacznie obserwować. Live, witam serdecznie MK6. Przemka, kibice Widzewa oczywiście, Marcinek, witam Was serdecznie. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę pisać tutaj pod live'em. Mam nadzieję, że już niedługo uda się połączyć z panem Tomaszem Łapińskim i porozmawiamy o Widzewie. Witaj Król Maciuś. Czekam tylko na to, żeby móc iść live. Może zrobimy tak, że włączę infeed na pana Łapińskiego. No nie mogę jeszcze iść live. Myślę, że to kwestia chwili. Dzień dobry, dzień dobry. Jacku, witam serdecznie. Cały czas czekam, jak dołączy do live'u nasza dzisiejsza osoba. Jest tutaj już Tomasz, więc postaram się połączyć. Jest tutaj, wysyłam tutaj akcję, dlatego żebyśmy mogli porozmawiać i zaczynajmy. O, witam serdecznie. Cześć, witam. Jak zdrówko, panie Tomasz? Dobrze, dobrze, wszystko w porządku, na szczęście. Koronawirus nie dotarł do Warszawy, do Łodzi pewnie też, mam nadzieję. No ja się łączę tutaj z Wysp Brytyjskich. U nas na razie też epidemia tak wysp nie ogarnęła. Chodzą słuchy, że jest 40 przypadków, ale no, na szczęście w moim miasteczku nie ma. No, tak, trzymajmy się tego, że nie dotrze, tak, że nie zostanie tam, gdzie jest. Tak, trzymamy się tego, że nie dotrze. Witam tutaj Państwa wszystkich na live'ie. Mam nadzieję, że dobrze nas słychać, chociaż trochę coś przebija. Nie wiem, czy to u pana, czy u mnie. U mnie cisza. U mnie cisza, wszystkie sprzęty muzyczne wyłączone, także... Ja jeszcze spróbuję tutaj wyłączyć ten mój. Jeszcze chwileczkę. Okej. Dobrze, panie Tomku, wrócimy do lat 87-88. Proszę mi podać nazwisko... Tak? Tak, proszę mi podać nazwisko skauta, który sprowadził pana do Widzewa. Jak to się stało, że trafił pan do Widzewa? Wiesław Brzozowski. Ówczesny prezes Widzewa, tak naprawdę za jego sprawą wylądowałem w Łodzi, przede wszystkim z tego powodu, że on pochodził z Łap, z mojego rodzinnego miasta, znał moich rodziców, po prostu to był człowiek, który wychowywał się, mieszkał przed przeprowadzką do Łodzi w Łapach, w związku z tym jakby to tak poszło trochę trybem takim bardziej znajomym. No miał argumenty też, żeby przekonać moich rodziców, dużo większe, tak niż pozostali chętni, którzy namawiali mnie do przeprowadzki do Warszawy czy do Lubina. Było wtedy trochę chętnych klubów, które chciały mnie widzieć w swoich szeregach, ale wybrałem Widzew chyba dobrze. No, ja się bardzo cieszę, że wybrał pan Widzew. Właśnie coś jest nie tak tutaj z moim dźwiękiem, nie wiem o co chodzi. Muszę to jakoś poprawić. Ja słyszę doskonale. Tutaj nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku, żadnych zakłóceń. Tak, ale ja muszę się tutaj dowiedzieć, czy ludzie mnie słyszą tak, także, bo ja mam normalnie tak, by mi głos zabierało, no ale okej. Okay. Jeżeli wszystko jest w porządku, to w porządku. 18-letni Tomasz Łapiński trafia do wielkiego Widzewa, do Widzewa, który jeszcze niedawno bił się w europejskich pucharach, a piłkarze robili zagraniczne kariery. Czy czuł się pan już częścią tego wielkiego Widzewa wtedy, w tych latach 88?
Na dzień dobry. Nie, ja byłem w totalnym szoku przecież, tak? No ja przecież przychodząc do klubu na dzień dobry, pierwsze kroki, które skierowałem do gabinetu trenera Lęczyka, no praktycznie za chwilę siedzimy, rozmawiamy, wchodzą reprezentanci Polski, którzy przed chwilą widziałem w transmisji telewizyjnej. Wchodzi Przybyś, Kaziu, wchodzi Marek Dziuba wtedy jeszcze. Dla mnie to był totalny szok. No, młody chłopaczek, których w życiu nie kopnął 5 razy na krzyż w piłce seniorskiej na poziomie 3. ligi wtedy piłkę, a raptem ląduje w Ekstraklasie, w klubie, który przed chwilą walczył w europejskich pucharach, w którym no, raptem zasiada wspólnie z reprezentantami Polski. Więc ja byłem przez wiele miesięcy, nie wiem, czy nie dłużej, w ogromnym szoku. Dla mnie to była mocna rewolucja. Przyglądałem się uważnie temu, to wszystko było bardzo nowe i takie no, światowe dla mnie wtedy na pewno. Ale w kontekście takim sportowym, szkoleniowym, no to idealne miejsce, tak? Po pierwsze wtedy trafiłem raz, że miałem wzorce dobre, tak? Właśnie patrząc z bliska na piłkarzy, z którymi miałem szansę trenować. Dwa, że trafiłem też bardzo dobrze pod kątem trenera, który nie bał się stawiać na młodych, który dawał dużo szans, dużo minut gry. Ja wtedy, no bo ja bardzo szybko od razu przyszedłem w końcówce, no tak naprawdę w sierpniu przyszedłem i za chwilę w pierwszej kolejce od razu miałem debiut, tak? W Białymstoku zresztą, tak? Z Jagiellonią. Tuż obok mojego rodzinnego miejsca zamieszkania, tuż obok rywala, który też chciał mnie w jakimś tam stopniu sprowadzić do siebie, któremu się nie udało. I więc jeszcze pamiętam, to był debiut Jagiellonii na stadionie Gwardii, gdzie było, nie wiem, 20 parę tysięcy, ci ludzie siedzieli w ogóle pomiędzy barierkami małymi, a linią boiska. Tam był taki tłum, że ja takiego drugiego, tak wypełnionego szczelnie stadionu, to ja naprawdę nie pamiętam. No ja pamiętam nawet na TV przy tym wyniku 1-1 w 1994 roku, jak jeszcze były ławeczki. To też było tam koło 22-24 tysięcy i to tak zapamiętam sobie właśnie. Mówisz 1-1 na meczu z Legią? Tak, co Pikuta strzelił bramkę. A, no być może, to nie pamiętam, ale wiesz co, ale wydaje mi się, że na Widzewie nigdy nie wpuszczano ludzi, na przykład kibiców między barierkę a linię boczną. A wtedy na Białymstoku tam siedzieli, tam po prostu tuż wrzucałeś aut, to trzeba było chyba uważać, żeby nie podeptać tak naprawdę, wiesz, kibiców. Mhm. Wtedy to było naprawdę ogromne, był wypchany do granic możliwości, mam wrażenie, stadion. Panie Tomku, a kto miał największy wpływ na rozwój w pańskiej karierze w tych latach właśnie 80-90? Jaki trener? 80-90, tak? No to te początki, to myślę, że to jest trener Lęczyk. Cokolwiek bym nie powiedział, to w dużej mierze on mnie kształtował. On kształtował też moje takie patrzenie na piłkę, na futbol, podejście do treningu, koncentrację na wielu rzeczach. No to ewidentnie on, tak? Myślę, że to był też trener, który no, zwracał uwagę na wiele szczegółów takich, nie tylko właśnie na takie sprawy, aspekty powiedzmy ogólno-zespołowe, takie taktyczne powiedzmy funkcjonowanie, ale też bardzo mocno zwracał uwagę na indywidualne rzeczy, tak naciskał piłkarzy, żeby oni sami się koncentrowali na pewnych aspektach, które siłą rzeczy później przekładały się na to, jak drużyna funkcjonuje, ale tak, myślę, że trener Lęczyk to jest trener, którego wszyscy znamy, o którym krążą legendy w środowisku trenerskim. Jedni go chwalą, inni nazywają panem od WF-u, ale to był moim zdaniem człowiek bardzo taki podchodzący z taką bardzo dużą uwagą do piłkarzy, tak? Nie tylko właśnie nie skoncentrowany na wyniku, na osiągnięciu zespołu, ale też na tym, żeby dobrze ułożyć pod kątem fizycznym, psychicznym też piłkarza, żeby nie zrobić mu krzywdy, żeby nie obciążyć go za mocno, tak? Przez co no, czasami to były dziwne reakcje na jego dosyć częste roszady. No on po prostu chciał oszczędzić też piłkarzy, żeby nie wyeksploatować ich fizycznie. Natomiast no, czasami to no, trochę z boku wyglądało, jakby za dużo miesza składy. Koniec końców pan Lęczyk wreszcie zdobył mistrza Polski ze Śląskiem Wrocław i to czasy teraźniejsze, można powiedzieć. No tak, no to już, no ale tam też no, trochę afer było, tak, związanych z tym, ale to jest jakby siłą rzeczy, no, przy szatni pełnej indywidualności, przy szatni, która przy 20 paru ludzi, którzy chcą grać, no siłą rzeczy tak. Musi być paru też niezadowolonych, gdzieś tam to wybrzmiewa, tak, przy takich trenerach, którzy bardziej twardą ręką trzymają szatnie. Może tych głosów jest mniej, ale naprawdę myślę, że jak prześledzimy teraz kariery tak naprawdę każdego trenera, to każdy, przy każdym mniejszym, większym stopniu pojawią się głosy jakieś krytyczne, ludzi, którzy będą niezadowoleni. Od tego się nie da uciec praktycznie w każdym aspekcie. Jeszcze w piłkarskim podobnie, tak? Jednemu dany piłkarz pasuje, drugi będzie narzekał, będzie marudził, że nie. Życie, tak?
Czyli znamy już przyczyny i kto sprowadził pana do Widzewa, to zaczniemy od 92 rok. Przełomowy, olimpiada. Wielki sukces dla kibiców i dla również piłkarzy. Finał z Hiszpanią do meczu, który się na pewno wraca, ale też mecze z Włochami i Australią. Czy po olimpiadzie były jakieś zagraniczne oferty? Bezpośrednio po igrzyskach nie. W moim przypadku nie przypominam sobie przynajmniej. Znaczy wiecie, w moim przypadku też była trochę dziwna sytuacja, bo ja nie miałem agenta, nie miałem menadżera. I broniłem się rękami i nogami przed nim. Wydzwaniali do mnie z każdej strony mnóstwo razy. Później już trochę krążyła o mnie w środowisku piłkarskim jakaś taka łatka przylepiona pewnie i tych prób już było mniej, tak, z biegiem czasu. Ja jasno powiedziałem, może to był błąd, tak patrząc z perspektywy czasu, w kontekście takich dbania o interesy zawodnika, o rozwój kariery, no to wiadomo, osoba, która myśli tylko i wyłącznie o tym, żeby ci znaleźć nowy klub, żeby popchnąć się gdzieś dalej, to no to pewnie ułatwia taką ścieżkę. Natomiast ja z siłą rzeczy praktycznie od razu wiedziałem, że ja nie za bardzo trawiłem tych ludzi i generalnie powiedziałem im na dzień dobry, odpowiadałem proszę z daleka ode mnie, nie wyrażałem zgody na żadne, nie podpisywałem żadnych pełnomocnictw, nawet tam jakichś paru miesięcznych, po prostu nie. Więc w związku z tym siłą rzeczy też tak jakby tych ofert spływało do mnie mniej. Znaczy u mnie pojawiło się powrotne taka atak menadżerów nastąpił w momencie oczywiście Ligi Mistrzów później, tak? Bo wtedy to już się w ogóle musiałem opędzać, bo już wyłączałem telefon tak naprawdę, żeby odczepili się ode mnie. Ale odpowiadając na pytanie, to nie. To tuż po igrzyskach nie było. Przynajmniej nie docierały do mnie informacje o jakimś takim większym zainteresowaniu ze strony klubów zagranicznych. W sumie to dobrze, że wtedy nie było już tak rozwinięte social media, bo by pan się na pewno nie uchronił od tego. Pewnie tak, no ale siłą rzeczy pewnie zakładam, że jeżeli bym miał podpisaną jakąś umowę z menadżerem, to pewnie byłoby dużo więcej nacisków na jakieś ruchy właśnie międzyklubowe, więc siłą rzeczy pewnie Widzewie bym krócej zagrał, tak? Więc no, coś za coś gdzieś tam te... Ja zawsze mówię, że jestem zwolennikiem teorii, że ta ścieżka taka zawodnicza jest z jakiegoś powodu taka, a nie inna i ona zazwyczaj jest, jeżeli to jest świadomy wybór, to ja myślę, że ja godzę się z tym i uważam, że to ma jakiś wymiar taki, który, no, no, który później buduje zawodnika w sensie nie tylko sportowym, ale też takim mentalnym, psychicznym. Ale pan napisał piękną historię w największym klubie w Polsce, więc nie ma pan sobie nic do zarzucenia. Ja nie mówię, znaczy ja nie usiłuję się tutaj tłumaczyć z tego powodu, no, moich wyborów, bo nie, natomiast usiłuję znaleźć jakieś takie wytłumaczenie tej ścieżki, którą ja przeszedłem, no bo to jest raczej ścieżka w dzisiejszych czasach dosyć rzadka, tak mało jest piłkarzy, którzy spędzają tam powyżej, no, prawie że 13 lat bez mała w jednym klubie. Takich przypadków wydaje mi się jakby mocno nie ma, a właśnie ten podpis, powiedzmy, na jakimś umowie z menadżerem pewnie by no, spowodował, że być może tego by nie było. Wracając do olimpiady. Olimpiada to okres między igrzyskami. Okej, okay. Wracając do igrzysk olimpijskich w Barcelonie. Polonez Caro złoty. Każdy z nas wypatrywał tego Poloneza pod stadionem. Czy była taka nagroda, czy to tylko legenda? Była, nie? Ależ ja go już miałem chętnego na kupca. Na kupca praktycznie wtedy, kiedy jeszcze nawet nie dotarł do mnie ten Polonez. Tak? Jedyna podróż, którą odbyłem tym złotym Polonezem, to była podróż z Warszawy do Łodzi. Jak w momencie przekroczyłem już praktycznie tablicę, to już czekał na sponsor tak naprawdę, bo to był człowiek, który bardzo długo był przy klubie. On praktycznie przejął auto i koniec. Ja czytałem właśnie... Krótka historia złotego Poloneza. Ja czytałem właśnie w książce Wojtka Kowalczyka, że właśnie on tego Poloneza otrzymał, ale nawet nigdy w niego nie wsiadł, bo nie ma prawa jazdy, jeździł nim Ratajczyk, a za bramkę w meczu z Hiszpanią dostał do świata Cinquecento, którego nigdy nie odebrał, więc no. Takie to te olimpijskie nagrody były. Tak, jeszcze Wojtek do dzisiaj chyba nawet jeszcze nie ma prawa jazdy, więc pewnie ten złoty Polonez byłby dalej złoty, tylko w tym kolorze takim bardziej rezawym chyba teraz. Ale ile by był warty? No, być może. A czy pamięta pan, co powiedział Janusz Wójcik do Wojciecha Kowalczyka w odprawie przed meczem z Hiszpanią? Znaczy, rozumiem, że cytujesz książkę Wojtka, tak? Tak, cytuję was. Czy to jest prawda? A co on tam powiedział? Ja przyznam się, że nie czytałem tej książki, nie pamiętam. Janusz Wójcik powiedział do Wojtka Kowalczyka, co zrobimy z tymi frajerami. Pamięta, co odpowiedział Wojtek Kowalczyk?
Nie, nie, to wiesz, Wojtek, też pamiętajmy o tym, że literatura rządzi się swoimi prawami i to mogło trochę zostać to podkoloryzowane, ale... Aha, Wojtek odpowiedział, no jak to, co, trenerze, opierdolimy ich. Właśnie bardzo mnie dziwiło podejście, że na Igrzyskach Olimpijskich walczą o złoty medal, odprawa była bardzo krótka. Nie, 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 to nie była taka odprawa. My byliśmy, Janusz, w świętej pamięci, już Janusz Wójcik łączył pompkę, już dzień przed meczem tak naprawdę, czasami były wieczorne odprawy i tam te mowy motywacyjne były takie, że nie byliśmy momentami, mam wrażenie, tak napompowani, jak że powinniśmy tam fruwać pod sufitem dosłownie i to nie było takie krótkie. Janusz Wójcik miał sposób taki właśnie budowania odprawy takimi patetycznymi tekstami właśnie, ojczyzna i tam, wiesz, patriotyzm i tak mocno, mocno, mocno uderzając w takie tony patetyczne. Więc ta odprawa była dłuższa, zdecydowanie dłuższa i tych prób wpływu było więcej. No ja przyznam się, też nie jestem trochę zwolennikiem takich odpraw, bo tak naprawdę też odprawa zazwyczaj odbywała się nie w szatni, nie przed wejściem tuż na boisko, tylko w hotelu x godzin wcześniej, więc siłą rzeczy napompowanie w hotelu, zanim dojechaliśmy do stadionu, zanim się przebraliśmy, zanim wyszliśmy na rozgrzewkę, to już praktycznie już nie pamiętasz o tym, co się działo na odprawie. Inna sprawa, że sam stadion, tak? Jeśli mówimy o finale Igrzysk Olimpijskich, no to sam stadion, sama publiczność wywoływał no, takie uczucia podobne jak ta odprawa, tak? To czuło się, że wchodzisz nie w jakiś tam sparring, jarmark, piknik country, tylko wchodzisz na mecz o dużą stawkę, że jesteś uczestnikiem wydarzenia, które naprawdę jest ważne dla wielu ludzi. Więc to już się rzeczy tak w sensie motywacyjnym, to nie trzeba było moim zdaniem wcale dużo gadać, żeby napompować piłkarzy, żeby oni sami byli skoncentrowani, żeby podeszli do tego meczu w pełni skoncentrowani. Sezon 93-94. Andrzej Grajewski wyrzuca z klubu piłkarzy typu Myśliński, Cisek, Godlewski za rzekomo sprzedany mecz z Polonią Warszawa. Czy to był taki krok, punkt zwrotny, bo po sezonie 93-94, 94-95 zdobywacie wicemistrzostwo Polski. Jak to się odbywało? Przecież co, ja to odbieram w taki sposób. W życiu bym nie postawił takiej tezy, że tam był jakiś mecz sprzedany, czy cokolwiek, coś tam było kombinowane. Nie mam takiej wiedzy, w ogóle to jest moim zdaniem trochę nadużycie. Natomiast nie ma co ukrywać, że to był zły mecz po prostu, tak? Ja rozumiem też, wiesz, są ktoś, kto zarządza klubem, jakby patrzy na to jakby szerzej, tak? I szuka, patrzy nie na interes poszczególnych piłkarzy, którzy są, tylko patrzy na to, co zyska klub, drużyna, jaki to będzie miało wpływ na dalszy ciąg sezonu, tak? I przyszłość klubu i drużyny. Więc jakby to w tym wypadku wydaje mi się, że to było ewidentnie obliczone po to, żeby wstrząsnąć drużyną, żeby spowodować, żeby pozostali się trochę zorganizowali, bardziej podeszli w większym stopniu zaangażowani do meczu. I to taki był cel, wydaje mi się, takiego tego ruchu. Natomiast czy to jest dobre? Że to jest trochę takie, wiesz, traktowanie piłkarzy, którzy byli przez wiele lat, którzy byli zasłużeni w klubie i trochę takie przedmiotowe posługiwanie się nimi po to, żeby drużyna zagrała lepiej. Można to było zrobić lepiej, można było osiągnąć podobny sposób bez takiego, wiesz, bicia i wyciskania piłkarzy, którzy byli w tym klubie, którzy też trochę tam zdrowia zostawili. To jest taki, moim zdaniem, to lekki smród trochę został, bo w takich sytuacjach zawsze zostaje, tak? To jest takie pójście trochę po trupach ludzi, którzy jednak zostawili trochę zdrowia dla tego klubu. Dobra, cel powiedzmy zbożny, bo jakby chciano, żeby drużyna zaczęła lepiej grać, żeby zaczęła punktować, ale to jest takie moralnie, dla mnie to jest dwuznaczne bardzo działanie. Tak, ale Andrzej Krajewski jest znany z tego, że on bardzo dużo gada i obecnie znowu się ujawnił, dał parę wywiadów do różnych portali i po prostu przewija się to cały czas i niestety przewija się też nazwa Widzew Łódź. Dlatego o to zapytałem. Mhm. Przyznam się, że z Grajkiem to ja miałem bardzo, bardzo takie specyficzne relacje, tak? Za bardzo ze sobą nie przepadaliśmy. Ja dosyć wielokrotnie też później już mówiłem, tak, że troszkę mi jego sposób prowadzenia klubu nie podobał się. Bardzo był taki dziwny, jak w sensie taki motywacyjny. Ja nie rozumiałem jego jakby ruchów, które wykonywał. Dużo rzeczy było też takich, mam wrażenie, właśnie pod publiczkę wykonywanych przez niego. No już nie chcę mówić o tych wewnętrznych sprawach, bo tam się później jeszcze wiele, wiele, wiele działo. Ja mam jeszcze bardzo złe wspomnienia też
z nim, kiedy byłem drugim trenerem już w klubie, więc wtedy to był w takim okresie bardzo trudnym dla klubu, więc ja widziałem, co się tam na zapleczu działo, więc to naprawdę, zresztą się nie chcę o tym mówić, bo to do dzisiaj mam kaca takiego moralnego, jak ja patrzyłem na te scenki, które się z jego udziałem i z pracownikami innymi klubu odbywały, to było straszne, tak, więc myślę, że tutaj zostawmy ten temat i mamy chyba parę ciekawszych tematów. Oczywiście, oczywiście. Sezon 95-96, niepokonani, mistrz Polski, mecze z Borussią Dortmund, Atletico, Timo Bukaresz, Brentby, Kopenhaga, potem tatami europejskimi. Niech mi pan opowie, jakie to było przeżycie dla was, dla szatni Widzewa, wtedy. Wiesz, dla nas, znaczy dla mnie to przeżycie, wiadomo, my będąc przez kilka lat poprzedzających przyjście Franka do klubu, my byliśmy zawsze taką drużyną, która przez no szczególnie ostatnie dwa sezony bodajże przed mistrzostwem, taką drużyną, która starała się walczyć z Legią, ale finalnie przegrywaliśmy, tak? Zostawaliśmy gdzieś tam w tyłu, byliśmy w taką drużyną z czołówki, powiedzmy, która się usiłowała dobić, próbowała rywalizować z Legią, ale to się nie udawało cały czas. Cały czas gdzieś tam coś było nie tak i wiele rzeczy nie funkcjonowało. I raptem przychodzi taki Franek, i ni stąd, ni zowąd, my zaczynamy już z końcówce sezonu, przecież poprzedniego, tak? Bo on przyszedł w trakcie na wiosnę przecież. I raptem zaczynamy w ogóle grać inną piłkę, no, totalnie inną od tego, co graliśmy wcześniej. Inne mamy podejście, inny sposób treningu, inne akcenty. I raptem okazuje się, że my zaczynamy naprawdę funkcjonować i mamy mało problemów z drużynami. Te mecze w większości przypadków były naprawdę takie pod naszą kontrolą, zdecydowanie zaczynamy to wygrywać. I już, trochę to wyglądało to dziwnie, no bo pamiętam, jak trener Smuda w ogóle mówił, jak się zachowywał w tych początkowym okresie swojego pobytu w klubie, więc to było trochę tak śmiesznie, bo nam przychodzi, pamiętam taką scenę, chyba przychodził Ismat Kousan, też jeden ze właścicieli wtedy w klubie, i on przyprowadził nam Franka w trakcie, to było jakoś tak w trakcie treningu. Ja mam taką scenę przed oczami, że my jesteśmy w trakcie, nie pamiętam kto wtedy prowadził, jakiś asystent, pewnie trener, i wchodzą obydwaj i wiesz, i wyobrażasz sobie, no Ismat też, dobra, mówi po polsku, bo w miarę dobrze, ale jeden mówi z błędami i za chwilę pierwsze słowa trenera Smudy, który także mówi w tym swoim stylu, więc wszyscy tak naprawdę pierwsze wrażenie było takie, że wszyscy trochę tłumili śmiech, bo wyglądało to lekko komicznie. Natomiast, no, zresztą później, jak już Franek wszedł w dresach na trening, zaczął prowadzić zajęcia, no trochę ta sytuacja się zmieniła. Tak, on było wszystko jasne, było klarowne, wszyscy widzieliśmy, o co chodzi, widzieliśmy, do czego dąży, co było jego celem, jak mamy grać, dobrał sobie do tego też no, z biegiem czasu, odpowiednią kadrę. No i efekt już no, pamiętamy, tak? Dwa mistrzostwa Polski, więc Liga Mistrzów. Więc cóż, no. Dla mnie to jest najtrudniejszych momentów okresu w życiu, tak? Ten sezon 97-98 i ten mecz z Legią 2-3 i te 3 bramki w 5 minut. Proszę mi powiedzieć, co Franek Smuda powiedział wtedy w szatni? Wiesz co, ja nawet nie pamiętam. W szatni to nic tam wielkiego się nie działo. To nie było jakieś... Tu nie było jakiegoś takiego, wiesz, dotknięcia czarodziejskiej różdżki, że dobra, przegrywamy 2-0, pek, 3 słowa z ławki i raptem wszystko się odmienia i strzelamy 3 gole i wygrywamy 3-2. Nie, to moim zdaniem to nie był efekt tego, co Franek mówił tuż przed meczem, tylko to był efekt tego, jak my trenowaliśmy przez x miesięcy wcześniej, praktycznie przez prawie że 2 lata, przez efekt tego, jak podchodziliśmy do gry i jak byliśmy przygotowani fizycznie, tak? Bo myślę, że to też tutaj miało kluczowe znaczenie, że my byliśmy, mieliśmy jeszcze siły, mogliśmy jeszcze grać, Legia umierała w tym momencie, tak? I my to wykorzystaliśmy, po prostu wykorzystaliśmy też ich błędy, a z kolei byliśmy na tyle zdeterminowani i na tyle jeszcze silni fizycznie, że mogliśmy próbować odrobić te straty. No właśnie ostatnio spotkałem Futraka z panem Franciszkiem Czudą i on właśnie powiedział, że to cechowało Widzew, że wy byliście bardzo, bardzo dobrze przygotowani fizycznie, bo nawet jak pojechaliście do Hiszpanii na mecz z Atletico w grudniu, gdzie wy już byliście dawno po sezonie, a oni oczywiście w trakcie sezonu, to i tak wyglądaliście lepiej na tle właśnie tego Atletico.
Nie, to, wiesz, przygotowanie jakby sposób treningu Franka był już znany, tak? Wielokrotnie o tym wszyscy mówiliśmy. On miał troszkę, też zwracał uwagę, że on miał im trochę inne podejście pod kątem akcentów na cechy motoryczne, które zwracał uwagę. Wytrzymałość to u niego tam nie było jakichś wielkich nacisków, ale te sławne wahadła właśnie, wytrzymałość szybkościowa, to Franek katował no, niemiłosiernie. Mam wrażenie, że czasami w tych okresach przygotowawczych zimowych chyba trochę nadmiernie, bo te starty w zimie dla niego to też były trudne, ale to, o czym mówisz, to my to wielokrotnie widzieliśmy. Ja pamiętam takie okresy, kiedy my już w okresie przygotowawczym, czy w lecie pomiędzy mistrzostwami w tym sezonie, chyba wtedy było, tak mi się wydaje, mogę kłamać, albo rok wcześniej, już teraz nie pamiętam, ale pojechaliśmy do Niemiec też na okres przygotowawczy, byliśmy w bardzo ciężkim treningu. Graliśmy taki mini turniej, gdzie graliśmy, były trzy zespoły i graliśmy po 45 minut z Hertą, nie z Hertą, z Hansa Rostock. Mhm. I to była wtedy drużyna z Bundesligi, nie pamiętam jak oni tam w której części tabeli wtedy grali, ale to wiesz, no każdy mecz, my mieliśmy, pamiętamy, za w tej pamięci Władka Sacharskiego jechaliśmy i tam z Hanowerem jakimś, który grał wtedy piętro niżej, dostawaliśmy siódemkę na przykład, tak? Wiesz, no to były z drużynami z Bundesligi, no praktycznie zawsze się grało bardzo trudno i my wtedy będąc w dużym obciążeniu treningowym za Franka, pojechaliśmy na ten mini turniej i my takiej Hansie Rostocka zapakujemy, wiesz, 4 w 45 minut, 4 bramki, tak? To tak patrzyliśmy sobie, mówiąc, co tu się dzieje, tak naprawdę sami nie bardzo wiemy, o co chodzi, przecież nie jesteśmy świeżi, nie mamy tutaj jakiejś, wiesz, nie jesteśmy gotowi do gry, tylko jesteśmy zarżnięci tak naprawdę, mówiąc wprost, ledwo zipiemy i my, wiesz, Hansie Rostock, która ma za chwilę start ligi, za nie wiem, tydzień czy dwa i my im pakujemy w 45 minut 4 bramki, więc byliśmy trochę też, tak naprawdę wtedy tak mi się trochę oczy otworzyły i sobie myślimy, że coś tu się takiego chyba fajnego dzieje, skoro tak gramy, tak? Więc no, już, no i to było fizyczność, tak? Do tego się dokładało też umiejętności piłkarzy, jakby ludzi, którzy przyszli wtedy, wzmocnili klub, no umieli dużo. Prosta recepta, tak? Fizyczność plus umiejętności indywidualne. Efekt był taki, poparty jeszcze jakąś wizją Franka, taką taktycznego, takiego agresywnego podejścia i efekt był no, dwukrotnie mistrzostwo Polski i Liga Mistrzów. Ostatnio rozmawiałem z Arturem Wichniarkiem, który oglądał mecz z 99 roku między Lwowem a Legią i obecnie nieraz spoglądam na mecze Ekstraklasy i obydwoje zgodziliśmy się, że poziom 25 lat temu był o wiele wyższy niż teraz. Czy zgodzi się pan z tą tezą? Wiesz co, ja nie jestem, przyznam się, zwolennikiem jakiegoś takiego porównywania tych. Piłka się zmienia, piłka ewoluuje cały czas, przepisy się zmieniają, tak? Ta piłka mm-hmm. wygląda inaczej, teraz jest trochę ciaśniej. Natomiast jakby wiesz, takim wyznacznikiem jest poziomu jakby umiejętności piłkarskich, jest dla mnie, są konfrontacje z zagranicą, tak? Tak jest. To jest klucz, tak? No bo tutaj jakby, wiesz, piłka ewoluuje wszędzie, tak? Piłkarze grają, zazwyczaj za granicą grają w najwyższym poziomie, więc wszystkie konfrontacje, które zdarzenia z klubami zagranicznymi, te pojedynki, to jest jakby taki wyznacznik tego, gdzie my jesteśmy jako polska piłka, tak? Wtedy wydaje mi się, jakby no, graliśmy jak równi z równy, tak? Z Borussią, ze zwycięzcą Ligi Mistrzów, tak? Wyobrażasz sobie teraz, byśmy z Liverpoolem, któryś z polskich zespołów walczył jak równy z równym? Nie wyobrażam. No ja mam też trochę takie problemy, wydaje mi się. Zresztą, o czym my mówimy, tak? Spójrzmy na to, kiedy odpadamy z pucharów europejskich, tak? Nie z drużynami, które jeszcze tak naprawdę wcale nie konfrontują się z drużynami, które jeszcze nawet nie przystąpiły do tych rozgrywek, tak? Więc... No właśnie, na przestrzeni lat piłka ewoluowała, pan powiedział o tym. My graliśmy jak równy z równym z Parmą, Udinese, Atletico Madryt, Brentby. Wszystkie kluby, które przyjeżdżają, musiały się namęczyć. Fiorentina. A teraz polskie kluby odpadają z Rigą, z Tiraspolem, z takimi, których wygoniliście po 8-0. Pamięta pan mecz Nefci Baku 8-0? No, tak, no to była przepaść. To jest właśnie o tym mówię, no, że tutaj możemy sobie mieć obraz gry, może na boisku wygląda trochę inaczej. Wtedy jakby było troszkę więcej miejsca, tendencje takie taktyczne były trochę inne. Dlatego jakby z samego sposobu gry, to nie ma co porównywać, bo to są, wiesz, no, jeżeli ja spojrzę jeszcze wstecz, wtedy, kiedy ja zaczynałem grać w piłkę, no to wiesz, no to bramkarz mógł łapać piłkę w garść po podaniu od swojego obrońcy, mógł ile chciał razy. I to jak mówię, że grając, sama linia obrony gry wtedy się grało jeszcze ze stoperem takim cofniętym z libero tak naprawdę. Więc jakby no, cały czas były ogromne zmiany, podlegało wszystko, począwszy od taktyki, od ustawienia taktycznego, kończywszy na przepisach, kiedy w piłkę nożną, tak? One się bardzo mocno zmieniały i to jakby porównania nie ma. Natomiast
jakby możliwości indywidualne zawodników i sposób jakby gry w konfrontacji z przeciwnikiem zagranicznym, to tu już możemy się troszkę odnieść do tego, tak? Bo to jest, jeżeli spojrzymy na piłkę jako globalną, jako część takiego, taki jeden organizm, i wtedy te różnice między tą stawką, no po prostu oceniamy poprzez konfrontacje w meczach zagranicznych, międzynarodowych, tak? Widzę, że tutaj zaczynał nas obserwować Krystian Nowak. Mam nadzieję, że to będzie nasz nowy Tomasz Łapiński, wrócił właśnie do Widzewa. No właśnie. Witam cię, Krystianie, życzymy ci zdrowia. Panie Tomku, jedna rzecz. Jak wychować nowego Tomasza Łapińskiego dla Widzewa? Słuchaj, nie wiem, wiesz, tego nie wiem. Wychować, trzeba próbować, tak, przede wszystkim. To jest kwestia jakby akademii, no bo jeżeli mówimy o wychowaniu, czyli mówimy o procesie wieloletnim, tak? Oczywiście. Praca musi praktycznie od dziecka musi powodować no, rozwój, no ale to wiadomo, to nie jest prosta sprawa, no, wiele rzeczy na to, nie wiem, czy to jest rozmowa na dzisiaj, nie zmieścilibyśmy się, gdybyśmy zaczęli tutaj próbować szukać argumentów i sposobu wychowania takiego piłkarza, no ale wiesz, no, poza cechami genetycznymi, takimi możliwościami fizycznymi, no oprócz tego, to wiadomo, ciężka robota, ciężka praca, jeszcze raz ciężka praca, to są podstawowe rzeczy. No i mądrzy opiekunowie, bo to jest, myślę, że kluczowa sprawa, tak? Mądrzy opiekunowie, którzy jakby dobrze patrzą na piłkę, którzy nie zabijają inicjatywy, którzy wspierają w sensie takiej odwagi gry, bo ja mam często wrażenie, że u nas trochę się morduje piłkarzy w kontekście strachu przed błędem. To jest najgorsze, co chyba można zrobić. Wydaje mi się, że każdy piłkarz, to jeżeli będzie się bał grać w piłkę, no to nic z tego nie będzie. Od dziecka w Polsce jest jeden podstawowy błąd, panie Tomku. Jest za duża presja o wynik. Od akademii under 12 do under 19 i liczy się nic, tylko rezultat końcowy. No właśnie, ale to jest zmora chyba, przy którym nie umieją się też obronić chociażby też rodzice, bo to też w dużej mierze już z tamtej strony są naciski, żeby osiągać te wyniki, a tak naprawdę są wszystko naprawdę rzeczy bardzo mało istotne. Kluczowy jest rozwój i postępy, które czynią właśnie młodzi piłkarze. To jest podstawowa sprawa, natomiast wynik na ostatnim miejscu powinien być tak naprawdę. Oczywiście. Co na przestrzeni kariery by pan zmienił w swojej kariery? Teraz, już po latach. Nie odchodziłbym do Legii. To chciałem usłyszeć. Tak, ale wiesz, mogliby mnie też wywieźć na taczce, tak? Więc nie wiem, czy to tak do końca jest realne było do spełnienia. Najlepszy obcokrajowiec, z którym pan grał w Widzewie? Najlepszy obcokrajowiec. Wiesz, tak za dużo ich nie było, no. Wiesz, no bo Sirioża, czyli Andrzej Michalczuk, to raczej ja nie traktuję go jako obcokrajowca, więc nie będę... Abstraktując od Michała. Wiesz co, był krótko... Tola Demianienko. Demianienko, pamiętam. Ja zaczynałem wtedy chodzić na mecze. Tak, był krótko, ale to naprawdę wtedy to czuć było. Czuć było, że to jest naprawdę piłkarz takiego światowego formatu. To widać było. Przypominałem sobie wszystkie jego inne elementy, które troszkę utrudniały mu grę w piłkę, ale no, nie, na boisku tutaj naprawdę nie ma co zbyt dużo opowiadać. No, wyglądał piłkarsko kapitalnie, naprawdę dynamiczne takie czytanie gry, sposób ustawiania się reakcji, w ogóle naprawdę kapitalny piłkarz. No, żeby tam nie miał tych trochę kolegów wokół, może też obok. Zresztą u nas tu paru było takich, też później jeszcze Uli Borowka, bo który też ma trochę problemów tych takich. A to Uli Borowka, to sobie tam później. A co pan powie na temat Kurtiana? Saszka, wiesz co, Saszka to był taki dziwny trochę piłkarz, bo mieliśmy sporo problemów z nim, bo on umiał dużo w sensie takim technicznym właśnie, naprawdę fajny chłopak w grze takiej, w takiej futsalowej grze, małej gierce, on naprawdę bardzo dużo umiał, dużo widział, naprawdę świetnie wyszkolony technicznie. U niego problemy zaczynały się, kiedy nie mieliśmy piłki. Tu było trochę gorzej już. Troszkę no, pod kątem takiej fizyczności, taki biegowy, to też nie był jakiś szybki piłkarz, to już troszkę tam, no to nie był piłkarz doskonały, no, natomiast też dobrze potrafił wielokrotnie przykrywać jakby te swoje troszkę mankamenty właśnie swoją dobrą techniką, takim widzeniem, skanowaniem przestrzeni. W tym był naprawdę, naprawdę świetny. Mogę go porównać do dzisiejszego Adama Radwańskiego. Znaczy, on mi się bardziej kojarzył wtedy z Pawłem Jaszkiewiczem. On był troszkę takim typem też podobnym. Obydwaj troszkę z fizycznością mieli trochę problemów, ale pod kątem takiego ułożenia
technicznego, to on to naprawdę potrafi bardzo dużo zrobić z piłką. Wróćmy może teraz do tego dzisiejszego Widzewa. Jako ekspert w pierwszej ligi, jak pan ocenia transfer Oyamy z Miedzi Legnica do Widzewa? Co ten zawodnik może nam dać? Co może nam dać? Oyama jest też zawodnikiem, który będzie grał, moim zdaniem, dobrze, będzie się prezentował, kiedy będzie miał trochę więcej miejsca. Tak? Jeśli jest przygotowany fizycznie, to on to jest zawodnik do wyścigów, do przestrzeni. W grze takiej kombinacyjnej, kiedy Widzew będzie spychał przeciwnika do takiej głębokiej defensywy i będzie musiał grać w pozycyjnym, to wydaje mi się, że tutaj będzie miał trochę więcej problemów. Tak? Ale no wiesz, no, ale to było doświadczony piłkarz. Tak? Chłop, który grał w Legii, grał ograny na poziomie ekstraklasowym, więc siłą rzeczy to też nie można powiedzieć, że powinien tutaj ewidentnie jakby no jednak wspomóc taką siłę uderzeniową na skrzydle. Jak pan postrzega ruchy naszej nowej prezes, pani Pajączek? Ona przychodząc do klubu stwierdziła, że niepotrzebny jest dyrektor sportowy na razie na drugą ligę. Ja powiem tak, ja byłem bardzo dużym orędownikiem przyjścia pani prezes do klubu już jeszcze w połowie sezonu, tak naprawdę wtedy, kiedy był poprzedniego sezonu tego drugoligowego, kiedy nie przyszła, tak, który zakończył się no bardzo tak źle dla klubu. Ja jestem zdania, że to jest osoba, która... Znaczy to jest jedyna osoba, którą znam w środowisku piłkarskim, która idealnie tu się pasuje, moim zdaniem. To jest bardzo doświadczona w kierowaniu klubem, mająca naprawdę takie, wiesz, szerokie spojrzenie na funkcjonowanie klubu. I ja nie widzę kontrkandydata na jej stanowisko w tym wypadku. Po prostu. Wydaje mi się, że to jest naprawdę postać, która ma naprawdę duże szanse, żeby klub doprowadzić znowu do takiej pozycji organizacyjnej, do sposobu funkcjonowania taki, jak on powinien wyglądać. I to, bez jakby oceniania poszczególnych ruchów. Poszczególne ruchy będą, to jest piłka, tak? Tutaj będzie pewnie, wiesz, jeżeli będziemy postrzegać jakby skuteczność pracy pani prezes na podstawie, nie wiem, skuteczności czy trafności celów transferowych, to się mija z celem, to nie o to chodzi. Jakby ruchy transferowe nigdy nie będzie tak, że będą w 100% trafione, pewne, tak? Nigdy, bo to jest zbyt dużo argumentów, zbyt dużo rzeczy wpływa na to, co się będzie działo. I no wiesz, to masz Krystian Nowak. Byłeś przeciwny temu, żeby przyszedł? My się zastanawialiśmy nad nim, bardzo chcieliśmy go praktycznie wcześniej, jeszcze w trzeciej lidze o nim mówiliśmy. Tak? Wtedy nie było żadnej takiej możliwości. To jest, wydaje mi się, idealny transfer, spełniający wszystko, tak? Wszystkie kryteria. Zdarza ci się raptem pyk jeden mecz na sztucznej murawie i ci cała koncepcja przygotowania, no ci pewnie legła w gruzach tak naprawdę, tak? I wiesz, i co masz z tym zrobić? No musisz jakby na to zareagować, musisz spróbować gdzieś tam drużynę znowu na tyle scementować i stworzyć tak, taki zestaw nazwisk w drużynie, żeby ta drużyna miała szansę na to, żeby pofunkcjonować. Tak? To nie jest łatwe, tak? Jakby są parę takich czynników, które utrudniają to, więc wracając tutaj do akurat pani prezes, tak jak powiedziałem, no uważam, że to jest naprawdę najlepszy ruch transferowy, który chyba Widzew dokonał na przestrzeni ostatnich paru lat. Ja myślę, że pani Pajączek też otacza się bardzo dobrym zarządem na tą chwilę i dużą pracę wykonuje też wiceprezes Szor. Że ona nie stanowi też takiej jednostki tylko i wyłącznie w klubie. Ale to jest właśnie mądrość prezesa, tak? Żeby nie powiedzieć, że się samemu też wszystkiego do końca nie wie. Więc jakby też trzeba się otoczyć takimi ludźmi, których chce się słuchać, tak? Decyzje oczywiście podejmuje sama, natomiast jakby różne informacje, które płyną z różnych stron, to jest kwestia jakby też takiej mądrości, żeby je ocenić, tak? Tak samo wiesz, no doradcy, nikt z nas, z wszystkich ludzi, nie ma takich ludzi. Ci, którzy mówią, że się znają na piłce, wszystko wiedzą o piłce, to należy moim zdaniem alienować, tak, i odsuwać od piłki, bo to jest bzdura, nikt się do końca nie zna. To jest tak zmienny sport, tak zmienne warunki następują za każdym razem. Nawet macie trenerów przecież, którzy sobie w jednym klubie radzą, w drugim za chwilę nie, stosują bardzo podobne środki treningowe, podobne metody pracy. A w jednym tobie to przynosi efekt, w drugim nie. I tu jest cały czas problem, żeby być elastycznym, żeby na tyle uważnie obserwować to, co się dzieje wokół, żeby móc wyciągać dobre wnioski i dostosowywać się do danej sytuacji. To jest kluczowa rzecz, moim zdaniem, dla każdego, kto funkcjonuje przy piłce nożnej w sporcie. Tak samo przy piłkarzach. Co to jest gra na boisku?
No wiesz, masz schematy, które ci wciskają trenerzy, sposoby rozegrania, sposoby prowadzenia, podawania ataku, sposoby zachowania się w obronie. Natomiast w trakcie meczu nie ma schematów, tak? No, przeciwnik ci pobiegnie w innym kierunku, diametralnie zmieni sposób zachowania, zmieni się sytuacja i musisz podejmować decyzję na ułamku sekundy na podstawie tego, co widzisz wokół, tak? Zarządzanie nie różni się niczym od tego, tak? Zmieniają się trochę ramy czasowe i czas, który masz na podjęcie decyzji. Ale też, wiesz, no, to jest to cały czas jakby wymaga bardzo czujnej obserwacji, bardzo czujnej analizy tego, co się dzieje wokół. I w przypadku zawodnika na boisku, i w przypadku prowadzenia klubu, bo warunki, w których klub funkcjonuje, które są, otaczają wszystkich ludzi, się bardzo mocno zmieniają. Wszyscy są poddani cały czas presji. Piłkarze ze strony kibiców, w przypadku zarządzania klubu tak samo. Wszyscy obserwują, wszyscy są dobrze, tak? Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy te role zaczynają się gdzieś tam zaburzać, tak? Jeżeli wszyscy kierowcy krzyczą, żeby jechał w prawo, w lewo, albo przez Pułtuska, albo przez Otwock, albo przez Warszawę, a jeszcze inni by chciał, żeby w ogóle w przeciwnym kierunku pojechali. No i następną presję dają dziennikarze. Dziennikarze, którzy się kręcą. Media, oczywiście to jest standardowo, tak? Więc... Media nakręcają bardzo, to jest coś niesamowitego. Otwiera się każdy portal, czy to Twitter, czy Facebook, już od rana nakręcona jest sprawa, kto co, jak i co, i po co, gdzie, kto, jak. W waszych przypadkach w latach 90. ja miałem do wyboru Głos Robotniczy, Ekspres Ilustrowany, Dziennik i tam mogłem przeczytać o was. Tak, no wiesz, to media też nie stoją w miejscu, tak, zmieniają się, są wszechobecne, tak, no to jest oczywiste, tak, ta presja ze strony jakby mediów jest dużo większa niż 20 parę lat temu, no, ale to jest to, co powtórzę, to, co mówiłem przed chwilą o elastyczności, tak, no musisz się do tego dostosować. Wszyscy muszą się do tego dostosować i albo się nauczyć z tym funkcjonować, albo się od tego izolować. No, różne drogi są postępowania, różni ludzie wybierają różne ścieżki, natomiast no, musi się dostosować, no, albo wycofać się z danego środowiska. Każdego pytam, kto jest u mnie na live'ie, nie każdy odpowiada. Zabawna historia związana z Szatnym Widzewa? Zabawna historia związana z Widzewem? Tak, z Szatnią Widzewem. Z szatnią? Tak. Wiesz co, tam było mnóstwo zabawnych historii. No, niektóre się nie nadają do głośnego opowiedzenia. No, podejrzewam. No, ja przyznam się, że tak na szybko trudno mi z jakąś taką... Boję się, żeby jakimś sucharem z kolei nie wyskoczyć. To nie. No, ja myślę, że tak na szybko nie chcę przytaczać tutaj, no bo to chyba nie miałoby sensu. No. Czy chciałby pan wrócić jeszcze do Widzewa? Jak tak, to w jakiej roli? Wiesz co, czy to nie jest kwestia tego, czy ja chcę, czy nie. Ja mam zajęcie, mam mnóstwo rzeczy do robienia, które mnie interesują. To jest kwestia tego, czy Widzew potrzebuje mojej pomocy. To jest, ja bym postawił takie pytanie, tak? Jeżeli mógłbym w czymś pomóc klubowi, to jest moje życie. Klub to jest mój klub w kontekście takim, w którym spędziłem pół swojego życia prawie, więc to jest siłą rzeczy bez względu na to, czy czego ja chcę, czy nie chcę. Jeżeli będzie taka sprawa, jeśli taka, będę miał możliwość, żeby wspomóc klub, no to, wiesz, to nie będę się trzech minut zastanawiał, tak? Piotr Nagajek tutaj pisze, panie Tomku, skąd Rafał Siadaszka miał psy we Sonie? Sonia, tak. To jest historia, gdzie byliśmy na obozie przygotowawczym w Buku, to było w lato bodajże. I tam razem z nami w hotelu mieszkała taka grupa taneczna. Oni, słuchajcie, my trenowaliśmy wtedy ciężko. To było lato, za Franka naprawdę, wiesz, na boisku mieliśmy mordęgę. To było no, bardzo duże obciążenie, ledwo zipaliśmy. Lało gorąco, bo wtedy jak diabli. Lało się z nas ciurkiem. Pamiętam, że wtedy jak szliśmy z Frankiem do lasu, to się bardzo cieszyliśmy z tego powodu, bo wiedzieliśmy, że będzie dużo lżej niż na boisku z piłkami. Ale oni, ci tancerze, słuchajcie, trenowali trzy razy tyle, co my. Oni, mało tego, oni trenowali nie na zewnątrz, nie na powierzchni, tylko w takiej dużej sali tanecznej, która tam, przez którą praktycznie trzeba było przejść obok, żeby iść na posiłek. Tak? I oni tam byli wiecznie. My co by przychodziliśmy praktycznie, to oni wiecznie tam upoceni, cali mokrzy na tej sali, taki, no, wiecznie się tam wyginali i tańczyli. I tam
I później była taka jedna impreza integracyjna, powiedzmy. No, tak się nazywało. Gdzieś tam się spotkaliśmy wszyscy razem i my, i oni, gdzieś tam w takim grillu, powiedzmy, przed kolacją bodajże, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie skończyło się to tak, że tam właśnie była dziewczyna, która miała na imię Sonia, jedna z tych tancerek. I śmieliśmy, że ona wtedy siadała wszystkim na kolanach. I oni, Piotrek Szarpak, z tego co pamiętam, chyba ukuł to przezwisko, i on zaczął właśnie na nią mówić: Sonia Siadaczka, na tą dziewczynę, tak? Że ona Siadaczka tak siada wszystkim na kolanach. No i w związku jakoś tak to przylgnęło później do Rafała, że ta Sonia już to zostało z Rafałem i, no i przetrwało, jak widać, do dzisiaj. Taka jest historia tej ksywki. Ja myślałem, że to coś z tymi włosami na mokrym włosie. Nie. Trzy szybkie u mnie tutaj. To pierwsze pytanie. Mecz z Legią 1-2 czy srebrny medal w Barcelonie? 1-2. To są nie do porównania. Jakby. Trudno to jakby zestawić ze sobą. Tak? Ja najbardziej 1-2 to 2-3 to już jest większe wydarzenie. Przecież wydaje się. No. Chociaż w sumie ten pierwszy był takim przełamaniem. Nie? Ale nie, to jest, ja myślę, że to trudno jakoś ustawić jakieś hierarchii ważności akurat te spotkania, bo to są troszkę różne rzeczy. Trener Smuda czy Stachurski? Jeszcze raz powiedz. Trener Smuda czy Stachurski? Trener Smuda, no jakby ze względu na to, na skuteczność tak działań. Tutaj wszystko się zgrało w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i zafunkcjonowało tutaj pod tym kątem. Wiesz, jakby tak, ten Stachurski dał podstawy, jakby. On jakby przygotował nas w taki sposób bardziej, powiedziałbym, taki bazowy sposób do tego, co później próbował wdrożyć trener. Jestem ciekawy, wiesz, czy bez tego podłoża, który stworzył trener Stachurski, czy Frankowi byłoby na tyle łatwo, jak szybko stworzyć zespół? No, mam wątpliwości. Trzecie pytanie. Impreza z Markiem Bajorem czy z Uli Borówką? No, wiesz co, to z Ulim to mogłoby się bardzo źle skończyć dla wszystkich. Tak, to była bardzo ryzykowna impreza. Chyba jednak wolałbym z Markiem. Marek spokojniejszy i w obronie, i na imprezie. Tak, zdecydowanie. Z Markiem można by było, wiesz, na pewno by chyba dłużej trwał. No ten Uli to był taka maskotka Widzewa, nie? Tak, no Uli przybył do Łodzi w takim okresie też bardzo dla siebie trudnym, burzliwym. I, no i już, no pobył, potrenował z nami trochę, pograć już za bardzo nie miał możliwości. Ale to takie ciekawe doświadczenie. Ale pierwszy Niemiec w Ekstraklasie. Tak? Pierwszy był? Pierwszy, ja pamiętam go na tej prawej obronie w jednym z meczu, 4 razy dotknął piłkę i już był czerwony. Ja go pamiętam, jak szliśmy gdzieś, to było bodajże, pojechaliśmy do parku, taki trening biegowy, pomeczowy, także tuż po, takie rozbieganie tak naprawdę. I wydaje mi się, że to było wtedy, że był śnieg spadł, taki już bardzo późny jakiś i troszkę śniegu zostało w parku. I my biegnąc w szeregu zostawialiśmy taką ścieżkę po prostu ze sobą. I on tak biedny, patrzyłem na niego, on miał bardzo strasznie duże problemy, żeby się w tym wydeptanym szlaku w ogóle zmieścić, miotało go na prawą i na lewą stronę. Ale to wiesz, to był rozruch pomeczowy, więc tutaj jeszcze sporo czasu było na następnego meczu. Taką chciałbym usłyszeć anegdotkę z szatni o Franku Smudzie, tak na koniec naszej rozmowy. Franka, znaczy, wiesz, no Franek to był, wiesz, mistrzem chmów różnych, tak? Był mistrzem, można powiedzieć, no. To przy jego przejęzyczeniu już były sławne te wszystkie jego dziwolągi z tymi żółtymi rożnymi albo innymi przysłowiami swoimi, no to była jedna wielka komedia. Franek, wszyscy się śmiali z tego mocno. Natomiast też było ciekawe, że w ogóle to nie wpływało na sposób jego odbierania przez drużyny. No, potrafiliśmy się pośmiać z niego, ale jak przychodził trening, jak przychodził czas na pracę, to już wtedy nikt się z niego nie śmiał. Wtedy raczej wszyscy się chowali. Więc to też było taka dwoistość trenerska, która, a to rzadko, bo to zazwyczaj to się przekłada. Tak, jeżeli zawodnicy nie szanują trenera, się podśpiewają z niego gdzieś tam po treningach,
Co zazwyczaj na treningach ten trener ma zazwyczaj też duże problemy, żeby wywrzeć presję i zmusić zawodników do takiej dobrej pracy, do normalnego funkcjonowania. A tutaj w tym przypadku nie było tego problemu. On na tyle potrafił też fajnie trzymać dystans do siebie, że to też to nie było takie śmianie się za plecami. Szpak potrafił mu otwarcie tam coś tam jakieś rzucać teksty, się nabijać z jego, nie wiem, z jego za krótkich powodziowych spodni albo z czegoś tam innego na przykład, a za chwilę wychodzili na trening i nie było żadnego problemu, sam się z tego śmiał. I Franek, i Szpak. Ja wiem, ale Piotrek Karpak w ogóle miał wpływ na Franciszka, no nie? Ale wiesz, to wpływ nie. Wydaje mi się, że nie. Nie, na Franka mało. Znaczy, ja go bardzo lubił, bo Franek po prostu. Tak, lubił, ale wiesz, to trzeba to rozróżnić. Franek był osobą, ja nie znam drugiej osoby, która byłaby tak mało podatna na wpływy zewnętrzne. No, przyznam się, że też wiemy o tym, już nawet będąc po tej drugiej stronie barykady, kiedy będąc takim współpracownikiem Franka. No i wiem, w czym ja się musiałem też mierzyć, żeby gdzieś tam próbować go przekonać do czegoś. To, o nie, Franek jest taki nie do wywarcia wpływu, nie do przepchnięcia. On ma swoje rzeczy. Czasami szlak nas trafiał, bo wydawało nam się bardzo mocno, że on się koncentruje na pewnych złych rzeczach i żeby wybić mu coś z głowy, żeby go spowodować, żeby gdzieś jednak może skorygował trochę pewne rzeczy, to była naprawdę droga przez mękę. To nie. To Franek akurat pod kątem wpływu, to mało kto miał na niego wpływ. Jakikolwiek. Dużo większy wpływ na niego niż jako później doradca. Ja uważam, że w ogóle Franek Skuda w trzecioligowym Widzewie to po prostu nie trafił w ogóle w piłkarzy, nie trafił w drużynę, nie trafił Wiesz co, tam było sporo, wiesz, tam to też to bardzo trudny układ był. Bardzo wiele rzeczy było trudnych, bo wiesz, Franek miał troszkę inne podejście do treningu. Jemu się wydawało wtedy, że właśnie że sprowadzając piłkarzy do trzeciej ligi, tak? Jakby samym jakby z doborem jakby indywidualnym spowoduje, że podniesienie jakości. Wiesz, no, kto ci przyjdzie do dobrych? Który z dobrych piłkarzy przyjdzie ci do trzeciej ligi? Powiedz mi, tak? No nie, masz teraz problemy, żeby wciągnąć, wiesz, do drugiej ligi z drużyną, która jest praktycznie na pierwszym miejscu w tabeli. Wiesz, to też wcale nie jest łatwo, tak? Do trzeciej? No i musisz na czymś innym bazować, tak? No musisz przede wszystkim na szkoleniu, na tym, żeby ich po prostu nauczyć. Nauczanie trwa dłużej. Trwa dłużej, bo to są też piłkarze, którzy są na określonym poziomie, mają inne takie, a nie inne możliwości. I to po prostu są, wiesz, tam było mnóstwo bardzo trudnych rzeczy, czynników, które utrudniały pracę. I tu Franek, wiesz, zrobił błędy, ale wiesz, no było, nie było, w końcu, wiesz, efekt był, tak? To był awans, poprzednio nie było, po nim też nie było. Zrobił awans, tak? Dobra, nie zakończył tego sezonu, ale udało nam się jakby przekręcić tę drużynę do piętro wyżej, tak? Nie było łatwo, tak? Ale efekt jest. Panie Tomku, na koniec takie trzy słowa do kibiców Widzewa, żebyśmy się mniej denerwowali w tym sezonie. Tak. Słuchaj, znaczy, wiesz, co mi się najbardziej podobało na Widzewie? Właśnie ten stosunek kibica do meczu, tak? Wiesz, że tam jest na trzecią ligę, tak? Przychodzi full ludzi, praktycznie 17 tysięcy na każdy mecz. Ludzi, którzy się kapitalnie bawią na trybunach bez względu na to, co się dzieje na boisku. Nawet jeśli drużyna gra źle, nawet jeśli drużyna gra słabiej, to oni i tak przychodzą, bo czują się świetnie w swoim towarzystwie i w spektaklu, który też się dzieje na trybunach, tak? I czym mniej jakby będzie takiego napięcia, takiej presji wywieranej na piłkarzach, wydaje mi się, że musimy, to będzie lepiej, tak? Taka jest niestety prawda, tak? Każdy ja nie znam piłkarza, który przyjedzie do klubu, w którym będzie tyle ludzi na trybunach, którzy będzie oczekiwali, którzy będzie lekceważył obowiązki. To może wyglądać tak z trybun, ale to uwierzcie mi, wydaje mi się, że sama obecność 18 tysięcy praktycznie ludzi na trybunach już wywiera presję na piłkarzach, już ich motywuje, oni już by chcieli, tak? Czasami no, trzeba się nauczyć z tym funkcjonować, tak? Ale oni by chcą, ja naprawdę nie podejrzewam tutaj, żeby o pobyt w klubie piłkarza, który wychodząc na boisko przy 18 tysiącach ludzi praktycznie na trybunach będzie lekceważył swoje obowiązki. Oni mogą nie umieć grać, mogą popełniać błędy, może mogą mieć problemy fizyczne, ale oni chcą, tylko im nie wychodzi po prostu, tak? I dokładnie czy mniej tak będzie tego takiej próby wpłynięcia czy na nich, czy na zarząd ze strony pasażerów tego autobusu, o którym już wcześniej mówiłem, tym będzie łatwiej kierowcy, wydaje mi się, kierowcom. No bo w pewnym sensie to też to każdy z nich jest, każdy z piłkarzy w jakimś tam stopniu jest takim, no, pseudo, powiedzmy, kierowcą. Takie jest moje zdanie.
No ja życzę jak najlepiej, bo to 110-lecie w tym roku się zbliża i mam nadzieję, że będzie awans, widzę, będzie grał piętro wyżej. Ja panu dziękuję za to, żebyśmy mogli porozmawiać sobie o latach 80., 90., Franciszkowi Spudzie, Wieś Ucisku, nawet tutaj. Chciałbym też pozdrowić serdecznie tutaj Michała Walczaka, który zawsze wspiera mnie tutaj w tych live'ach i moich kolegów z rozmów tylko sportowych. Damianowi Kozłowskiemu, który umówił mnie z panem na live i Dawidowi Frankowskiemu, który też pomagał mi tutaj w tworzeniu pytań. Mam nadzieję, że już niedługo Krystian Nowak i Przemysław Kwita pojawią się tutaj jako piłkarze Widzewa w live'ie. Panu życzę wszystkiego dobrego, zdrowia i do Widzewa. Do widzenia. Cześć, trzymajcie się. Cześć.